pan mógł powiedzieć o najnowszym rozwiązaniu, które dopiero wejdzie do sprzedaży? Tak. Związany z pozycjonowaniem belek. Co to jest? Na czym polega? To jest taka podstaw. Jeżeli chodzi o nasze nowe rozwiązanie, to połączenie rozszerzonej rzeczywistości z teraźniejszością. Co nam to daje? Okulary HoloLens 2 z rzeczywistością AR pozwalają nam na precyzyjne pozycjonowanie elementu bezpośrednio na naszej maszynie. Dzięki założeniu gogli operator widzi nie tylko, gdzie ma postawić swoje przystawki, by precyzyjnie omijać je narzędziem, ale również widzi bezpośrednio element, który będzie obrabiany. Dzięki połączeniu tej rzeczywistości naszej wirtualnej z tym, co jest faktycznie na maszynie, bardzo precyzyjnie i w łatwy sposób widzimy pozycjonowanie elementu. To jest główny cel. Dodatkowo okulary pozwalają nam w sposób ciągły śledzić parametry maszyny. Wystarczy podnieść wzrok do góry i widzimy, na jakim etapie maszyna jest w danym momencie, z jaką prędkością pracuje, gdzie ona się znajduje. To rozwiązanie bardzo skróci czas przygotowania elementów do obróbki oraz pozwala nam na obniżenie wysokości zakładów przy na przykład zastosowaniu laserów projekcyjnych do ustawiania elementów schodowych. Tutaj wystarczy założyć okulary i wszystko widzimy w rozszerzonej rzeczywistości. A dotychczas jakie były te pozycjonowanie poprzez lasery oraz też mieliście rozwiązanie z LEDami, tak? Tak. Jeżeli chodzi o systemy pozycjonowania, to cały czas są dostępne trzy systemy. System oparty o laser, który wyznacza mi linię na naszych maszynach. W tym momencie głowica przestawia nam się, ustawia w pozycji pozycjonowania przystawek. To jest standardowe rozwiązanie. Następnie maszynę możemy doposażyć w trójpozycyjne diody na naszych konsolach. Oznacza to, że mamy pozycję przystawki, mamy określony rodzaj przystawki, czyli jej rozmiar oraz mamy określony kąt obrotu. To rozwiązanie pozwala nam w prosty sposób na uzyskanie wymiaru naszych przystawek na konsolach. System, który był dostępny jeszcze do zaawansowanych technologii, to był, jest nadal laser projekcyjny, który wyświetla nam na naszym polu roboczym położenie elementu i przystawek. Ten system ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o jasność i światło dzienne. System z okularami eliminuje problemy związane z jasnością na zakładzie. Jakie są koszty takiego systemu z okularami związanymi? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ujawniamy tych kosztów, jednakże będą to koszty znacznie niższe niż zastosowanie laseru projekcyjnego. System przystawek jest zawsze taki sam, tylko pozycjonowanie się będzie różniło i wygoda. W pozycjonowaniu laserem, który jest na maszynie, musimy zaczekać, aż maszyna podjedzie i wyświetli nam linię. Następnie dosuwamy sobie przystawkę do krawędzi linii. W systemie diodowym automatycznie na wszystkich konsolach, najpierw przystawka, mamy informację świetlną, gdzie należy ją ustawić. Oznacza to, że nie trzeba już czekać, aż głowica przyjedzie. W systemie okularów tak samo, zakładam okulary i widzę w nich całe moje pole robocze z dokładnymi pozycjami przystawek. Zbliżając się, widzę moją rękę, która bierze przystawkę i ustawia ją w wirtualną pozycję, która jest określona przez maszynę. System PCS, który do tej pory był dostępny w naszej marce premium, format 4, został również wdrożony i zaimplementowany do serii Felder. Rozpoczynamy tutaj od serii Feldera K945S. Maszyna bardzo popularna wśród stolarzy w średnim przedziale cenowym. Pozwala dbać o bezpieczeństwo jej użytkowników. To już nie są produkty premium, na które stać było tylko większe firmy. Tutaj stolarz, który chce zainwestować w formatówkę do płyty, piłę do drewna, otrzymuje bezpieczny system. Tak samo działający jak w przypadku marki Format 4. To samo rozwiązanie, które nie wymaga żadnych mechanicznych systemów
do diagnozowania, sprawdzania. Po prostu pole elektromagnetyczne, które wytwarza się wokół narzędzia, działa jako nasz system zabezpieczenia naszych rąk. To jest najmniejsza pilarka, w jakie są wyposażone procesy, czy też mniejsze też macie? To jest na dzień dzisiejszy najmniejsza seria, w której stosujemy rozwiązanie systemem PCS. PCS ma jedną przewagę nad podobnymi rozwiązaniami. Tarcza jest czujnikiem. Niezależnie od strony, której bym podszedł do tego narzędzia ostrego, czyli tarczy, system zadziała. Ja mogę od tyłu, z boku, z przodu. Tarcza zawsze schowa mi się poniżej poziomu stołu w ułamku sekundy. Przy PCS-ie w naszej firmie mamy też ten komfort, że osłona nie musi być założona. Przy jakichś specyficznych pracach, gdzie jest konieczność na chwilę przesunięcia osłony, system działa. Nie wymaga zewnętrznych czujników przekazujących informacje. On jest zbudowany wewnątrz maszyny. Na targach Drema prezentujemy również kompaktową oklejniarkę. Jest to seria Felder G360-83. Mamy do wyboru tutaj trzy maszyny. Pierwszy model G363 to maszyna z frezowaniem wstępnym oraz z pełnym finiszem, czyli trzema agregatami finiszowymi. Kolejny model G363R posiada dodatkowo agregat piłkowy wyposażony w frez profilowy pozwalający na zaokrąglenie górnej, czyli wąskiej płaszczyzny. I trzecim rozwiązaniem, które stosujemy w modelu G383, to jest pełnofunkcjonalny agregat zarabiający na roża, czyli tak zwana karuzela. Dzięki czemu w bardzo kompaktowej klasie oklejniarki uzyskujemy możliwość obróbki kompleksowej formatki. Włożona formatka z przodu wychodzi nam z tyłu, nie wymaga dalszego dopieszczania. W zależności od potrzeb klientów. Trzy modele, trzy funkcje dodatkowe, które są w maszynie. Każda z nich ma trzy agregaty na finiszu. Cyklinę profilową, cyklinę płaską oraz polerkę.